Cześć, witam Was. Chciałbym Wam zaprezentować mój elektryczny bezprzewodowy śrubokręt Works WX254. Jest to śrubokręt, który używam głównie do pracy nad wnętrzami samochodów. Wybrałem go ze względu na ten właśnie magazynek z wymiennymi bitami. Niestety bity, które przychodzą z tym zestawem, są niskiej jakości. Jedyny fajny, użyteczny bit jest to malutkie wiertełko, którego nie posiadałem wcześniej. Powiedzmy, o, wada tego śrubokrętu. Jeśli chcecie, weźmiecie bit, chcecie go wpasować w łeb śruby ze względu na rozmiar tego. Bardzo wielu przypadkach nie będziecie w stanie tego zrobić. Dlatego powinniście wyposażyć się w takiego rodzaju przedłużki. Umieszczacie taką przedłużkę. Tu jest zestaw bitów, który zawsze mam przy sobie, gdy pracuję nad samochodami. Masz tu większość, wszystkie chyba końcówki, jakie możesz znaleźć w samochodach, w deskach rozdzielczych. To jest również pomocne urządzenie. To jest również śrubokręt nabity, ale taki złamaną główką w ciężko dostępne miejsca. To ten zestaw. I taki mały, płaski śrubokręt jesteście w stanie zrobić praktycznie każdą wymianę filtra kabinowego, czy prostą naprawę pod deską, czy zdjęcie paneli. Czy poleciłbym Wam ten śrubokręt? Moim zdaniem tak. On kosztuje około 150 zł. Przychodzi w takim opakowaniu ekologicznym. Co zawiera ten zestaw dodatkowo? Taką podstawkę do ładowania, której nigdy nie używam. Odkładacie i to się Wam ładuje po podłączeniu. Tej ładowarki zawsze używam. Normalna taka ładowarka. Tym pinem podłączacie tutaj tym do gniazdka i on Wam się ładuje. O, zapomniałem. Takie ciekawa rzecz w tym śrubokręcie. Posiada tu małą diodę, która może się nie wydaje, ale okazuje się bardzo pomocna. Czy poleciłbym Wam ten śrubokręt? Tak. Półtora roku użytkowania. Nie widzę żadnych problemów. Również bateria nie okazuje żadnych oznak zużycia. Czy mamy coś jeszcze w tym zestawie? Nie, tylko instrukcje. Dobrze. Myślę, że to wszystko. Chciałbym Wam podziękować za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.